Dany jest prostokąt o bokach długości A i B, gdzie A jest większe od B. Obwód tego prostokąta jest równy 30, jeden z boków prostokąta jest o 5 krótszy od drugiego. Zależność między długościami boków tego prostokąta zapisano w układach równań oznaczonych literami. No i dobra, skorzystajmy, co tu jest napisane. Obwód tego prostokąta jest równy. Jak się liczy obwód? Bok plus bok plus bok plus bok ma mi dać 30. Czyli 2a plus 2b równa się 30. To samo można zapisać jako 2a plus b równa się 30. O, jakaś pierdoła mi tu wyskoczyła. Dobra. Czyli szukamy, gdzie coś takiego jest. Tu jest a plus b, a plus b, a plus b. Czyli już wiemy, że odpowiedź a na pewno nie. Odpowiedź b też nie. Odpowiedź F też nie. Czyli to są niepoprawne odpowiedzi ze względu na obwód. No i teraz co mamy? Teraz mamy kolejne zdanie. Jeden z boków prostokąta jest o 5 krótszy od drugiego. Skoro A to jest dłuższy, to B będzie krótszy. Czyli tak, żeby poznać bok B, to od A muszę odjąć 5, no nie? Tak? Jeszcze raz to ładniej napiszę. A minus 5 to jest nasze B. Czyli to jest odpowiedź na pewno C. Widzimy, bo tu jest 5 razy A, czyli 5 razy większy. Nie, jest o 5 większy. Czyli C i E są odpowiedziami poprawnymi. Skąd się to w E wzięło? Przerzućmy B tu, a minus 5 tam. To mamy 5 równa się A minus B. OK? Daj znać, czy dla Ciebie to jest wszystko jasne. I zapraszam na kolejne zadanie.